23 czerwca przed Powiatowym Centrum Kultury odbyło się jubileuszowe spotkanie folklorystyczne Kupalnocka. W tym roku swoje śpiewy i tańce prezentowały grupy lokalne, zabrakło natomiast zespołów zagranicznych. Stało się tak, ponieważ miasto Ciechanów po raz pierwszy organizowało tego typu festiwal samodzielnie. W tym roku Ciechanów pozostał sam, w związku z tym mieliśmy do wyboru, czy w ogóle już zrezygnować z tych międzynarodowych spotkań folklorystycznych Kupalnocka, czy zrobić właśnie po polsku w noc świętojańską, w noc kupały, czyli w najkrótszą noc w roku. I postanowiliśmy jednak, że zrobimy to wspólnymi siłami przed naszym ośrodkiem kultury. Przepiękne scenerii parku, jak widać, dopisała nam wspaniała pogoda. I zrobiliśmy to za pomocą dwóch zespołów z Ciechanowa, Ludowego Zespołu Artystycznego Ciechanów z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki oraz z Ludowego Zespołu Artystycznego Mały Ciechanów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie i gościnnie zaprosiliśmy Regionalny Zespół Ludowy Karniewiacy z Karniewa. Dzięki temu, że nie przyjechały zespoły obce, z zagranicy, to mogliśmy wrócić do tych korzeni, czyli tak jak kiedyś bywało, że to w noc świętojańską szukano kwiatów paproci i też puszczano wianki. Dziewczyny wkładały karteczki z życzeniami w te wianki, żeby płynęły i przynosiły im spełnienie marzeń. Artyści oraz mieszkańcy są zgodni co do atmosfery panującej na imprezie. Nie tylko piękna pogoda, ale również gorące emocje stanowiły doskonałą oprawę 25-lecia Kupalnocki. To jest wyjątkowy czas, bo 25. rocznica, czyli obchodzimy 25 lat Kupalnocki, więc wyjątkowa naprawdę pod tym względem piękna pogoda, atmosfera, to już jest nasza czwarta Kupalnocka. A reprezentujemy zespół, Ludowy Zespół Artystyczny Ciechanów, grupę oldboyów, czyli jak widać seniorów. Podczas imprezy rozstrzygnięto również konkurs na najładniejszy wianek. Po części artystycznej mieszkańcy zgromadzeni wokół Powiatowego Centrum Kultury przeszli ulicami miasta w kierunku rzeki Łydynia. Po modlitwie księdza Zbigniewa Adamkowskiego dzieci mogły wrzucać do wody wykonane przez siebie piękne, różnokolorowe wianki. Dla TVC Wioleta Piątkowska.